Już ponad 50 tysięcy turystów skorzystało w tym sezonie z bieszczadzkich drezyn rowerowych. Największa w Polsce turystyczna wypożyczalnia drezyn rowerowych powstała w 2015 roku. Pojazdy jeżdżą na wyłączonej z eksploatacji linii kolejowej 108. Siedzibą wypożyczalni jest stacja kolejowa w Uchercach Mineralnych. Uwaga, bieszczadzkie drezyny rowerowe z Uchercach Mineralnych do Stewkowej podjadą stop pierwszego przy peronie pierwszym. Prosimy o zachowanie ostrożności. Życzymy przyjemnej podróży. Stąd kursujemy w stronę Zagórza, czyli do Jankowic, do Łukawicy i w drugą stronę, w stronę Ustrzyk, czyli do Stewkowej Olszanicy. W okresie letnim posiadamy też stację, podstację w Ustrzykach Dolnych, skąd kursujemy w stronę Krościenka i Ustianowej. Drezyny rowerowe jest to taki doskonały sposób na połączenie takiej turystyki rowerowej, w ogóle aktywnego ruchu i takiego zamiłowania do kolei. To są niezapomniane chwile, kiedy rzeczywiście możemy podróżować tą starą, przypomnę, pochodzącą z 1872 roku trasą, poczuć wiatr we włosach, też sobie troszeczkę powspominać. Turyści do dyspozycji mają 50 napędzanych siłą mięśni pojazdów. W ubiegłych latach z bieszczadzkich drezyn rowerowych skorzystało średnio 60 tysięcy osób. Skąd Państwo przyjechaliście? Spod Rzeszowa, z Łańcuta. Stwierdziliśmy, że to jest fajna atrakcja, poza tym lubimy jeździć na rowerach, lubimy kolej, świetne połączenie. Kiedy rozpoczynaliśmy przygodę z kolejnictwem, ktoś mi powiedział, że będzie nas odwiedziało bardzo dużo Mikoli. Ja nie wiedziałem kompletnie, co to znaczy. Mikol znaczy miłośnik kolei. Rzeczywiście tak bywa. Ludzie chcą się przejechać koleją. W ogóle między innymi w Wielkiej Brytanii, w ogóle w Europie Zachodniej turystyka kolejowa jest dużą gałęzią w ogóle ogólnie turystyki. Rzeczywiście to też zauważamy, że ludzie chcą się przyjechać historyczną linią, czyli oprócz tego, że spędzić miłą czas, chcą się dużo dowiedzieć na temat tego miejsca. W tym roku sezon potrwa co najmniej do końca października.